Jeszcze raz dobry wieczór, kolejne spotkanie w ramach 25. Jesiennego Festiwalu Teatralnego. Spotkanie z cyklu Scena bliżej widza. Rozmowa kameralna z bohaterem dzisiejszego wieczoru, jednym z bohaterów, Tadeuszem Kudeckim, którego witam bardzo serdecznie. Za bohaterkami to są trzy dziewczyny, ja to tylko akompaniuję, ale... Ale Tadeuszu, ponieważ się znamy od wielu lat, to pozwoli, że będziemy sobie normalnie po imieniu mówić, nie będziemy udawać, że się nie znamy, ale ty jesteś aniołem, prawda? A tam są tylko kobiety, które są zdane na twoją łaskę w tym przedstawieniu. Obejrzeliśmy, proszę państwa, przedstawienie Anioł i Kobiety, które jest filmowane, no chyba mogę już tak powiedzieć, przez teatr, twój teatr, wasz teatr. Już od niedawna tak. Scena 11 w Warszawie, na Bielanach mieszczący się. Całkiem niedawno mieliście chyba otwarcie. Tak, mieliśmy tydzień temu premierę i bardzo mamy ambitne plany. Co prawda te ambitne plany są troszeczkę weryfikowane przez dosyć i wciąż jeszcze niespokojne czasy, no bo to nie jest najlepszy czas, kiedy ludzie jeszcze no się boją tych wszystkich obostrzeń pandemicznych i nie wiadomo, czy będzie gorzej, a my tutaj otwieramy nowy teatr, więc bardzo nam wszystko to pięknie wyszło, cała ta inauguracja i świetna, nawet przyniosłem parę ulotek, świetna premiera takiej rosyjskiej komedii genialnej, która się nazywa Gąska. Mam nadzieję, że kiedyś Janusz nas tutaj zaprosi. Ale z Gąską wszystko... przecież byliście. Ach tak, ale to jest zupełnie innej realizacji, ale grałeś tamta Gąska, no rzeczywiście, graliśmy ją tutaj, ale zagraliśmy tak mało spektakli, bo jakoś niestety producent niestety padł, co się zdarza w dzisiejszych czasach, że ja postanowiłem w swoim teatrze zrobić to przedstawienie, ponieważ to jest naprawdę świetny tekst i taki no i mądry i bardzo wesoły o relacjach właśnie takich międzyludzkich. I to była nasza pierwsza premiera w teatrze, Scena 11, tak się nazywa. A dlaczego Scena 11? Właśnie, bo tak się wiedziałem, że to będzie pytanie, właśnie. To tylko moja żona może odpowiedzieć, ale 11, dlatego że podobno 11 to jest szczęśliwa liczba, a ponieważ no, czasy są dosyć niespecjalnie szczęśliwe, tośmy sobie tak wymyślili, że może nam trochę przyniesie odrobinę otuchy przynajmniej, nawet jeżeli to nic nie znaczy. A poza tym wymyślenie tytułu jest zawsze niby prostą rzeczą, ale tak jakoś, no bo tak, co nazwać, Teatr Bielany, czy no, wszystko musi mieć jakiś tytuł. No i zobaczymy. Tak. Jak będzie dobry teatr, to i tytuł się przyjmie. Ale niech się ludzie domyślają, tak jak się domyślają. Przez wieki, przez tyle lat się domyślali, co znaczy 44. No dokładnie, prawda? Dokładnie. Mickiewicza, no. Warszawa jest domyślają. Och teatr. Och teatr. Też nic nie znaczy, prawda? Mm-hmm. Och teatr. Krysi Janny. O właśnie, tak. Ty patrzę, tu są sami moi koledzy. Wszyscy, z którymi miałem przyjemność albo pracować, albo wciąż pracuje i to bardzo jest miłe. W ogóle tu jest tak, się do państwa fajnie przyjeżdża, tutaj do Nowego i w tej chwili Starego Sącza, bo jest taka właśnie fajna publiczność. W ogóle festiwale to jest takie jakieś antidotum na te dosyć trudne czasy, no bo wiecie państwo, długośmy nie pracowali, państwo też troszeczkę się boicie chodzić do teatru, trochę rozumiem, ale nie bójcie się, w teatrze na pewno COVID-a nie złapiecie, więc przychodźcie, bo naprawdę bzikujemy w tych domach. Mam nadzieję, że już nie będzie tak źle, jak było, i że nas w tych domach nie pozamykają, ale nawet gdyby chcieli nas zamknąć, to uciekajcie. Wydaje mi się, że tą taką odtrutką też na te czasy nasze i na tę pandemię jest spektakl, który widzieliśmy przed chwilą, o Aniele i Kobietach, bo pod tą warstwą takiego no, humoru i dowcipu i śmiechu no, kryje się, wydaje mi się, jeżeli państwo oglądaliście ten spektakl, to nie będę zdradzał oczywiście fabuły, ale pod tą warstwą właśnie śmiechu kryje się taka niewątpliwie nutka refleksji na temat nie tylko człowieka, jego natury, ale też i naszych czasów, tam dużo jest aluzji. Dokładnie, poza tym to jest no, taka sztuka o tym, jak to trzy różne kobiety na skutek, bo to możemy powiedzieć, bo tu państwo nic nie zabierzemy z opowieści, jeżeli państwo jeszcze nie widzieliście spektaklu, prawda, giną w wypadku i idą do nieba. I każda jest inna z tych kobiet, każda jedna jest wierząca, druga jest niewierząca i każda jakby no ma tę taką traumę spotkania się i jakby zobaczenia, czym jest to życie pozagrobowe, jak to my nazywamy za światy. No i więcej państwu nic nie możemy powiedzieć. A propos, dobra. Posłyszałem tutaj bardzo ładny dowcip, jak właśnie w takiej kolejce do świętego Piotra, prawie jak do mnie, stoją takie dwie kolejki. W jednej stoją tacy prawdziwi faceci, tacy porządni mężczyźni, a w drugiej stoją tacy pantoflarze, tacy, co to się... No i idzie święty Piotr i nagle patrzy, a jeden z tych takich pantoflarzy stoi w tej kolejce do tych prawdziwych facetów. Mówi, a co ty, cholera, tutaj robisz? A on mówi, a żona mi kazała.
A czy pan Masłowski napisał jakoś specjalnie dla was tę sztukę, czy wyście to... Nie, ta sztuka była grana wiele lat temu u Krysian właśnie, Krysi, tak. W teatrze i miała dosyć duży sukces. Ale wiele lat temu, ale przecież tam jest mowa o tym, co tu i teraz. No, ja myślę, że jak to mówił mój świetnej pamięci teść, mówił, że no, cmentarz i w ogóle życie pozagrobowe to jest taki biznes, to nigdy się nie skończy, zawsze będzie trwał. Albo po prostu autor przewidział. Że wszystkim możemy uciec, ale przed śmiercią się niestety nie uda. Jasne. To trochę wcześniej, trochę później. Dobrze, to nie mówimy już więcej nic o tej sztuce, ponieważ Państwo się wybierają, niektórzy z Państwa. Więc nie będziemy zdradzać absolutnie już nic więcej. Natomiast chciałbym tak trochę, Tadeuszu, odejść w ogóle od teatru, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Tadeusz jest podróżnikiem, w ogóle lubi podróżować i ponoć zwiedził około 150 krajów, czy to prawda? Tak. 143, tak. Na 200 istniejących to dosyć dobra. Niesamowite, to kiedy ty to w ogóle zwiedzałeś? Jak przecież masz taki zawód, no, który absorbuje tyle czasu. Ja tak młodo wyglądam, ale rzeczywiście już 40 lat podróżuję. A poza tym akurat do podróżowania mam dobry zawód, dlatego że ja mam tak zwany zawód niesystematyczny. Mało to, nie jestem w teatrze na etacie, bo właściwie w tej chwili już prawie w ogóle nie ma teatrów etatowych. No, teraz masz swój teatr. No właśnie, dlatego nie będę wyjeżdżać, zdaje się, już teraz. No. Ale ponieważ mam jakby, no tak, uprawiam tak zwany wolny zawód, a prawda, jak się planuje przedstawienia czy próby, no to się je planuje z dosyć dużym wyprzedzeniem, więc ja naprawdę 2-3-4 miesiące wcześniej wiem, kiedy intensywnie pracuję, a kiedy mogę mieć 2-3-4 dni wolnego i nie muszę tak jak prawda ktoś, kto pracuje w normalnym zakładzie pracy, czekać aż do wakacji, prawda, na te 2-3 tygodnie urlopu, tylko ja mam takie, już pracuję, mam 3 dni wolne. No ale niestety samoloty latają szybko, więc jeżeli nie mam 2-3 dni, to wsiadam samolot i lecę, prawda, do Lizbony, czy do Rzymu, czy do Nicei, bo to naprawdę jest, no, myśmy dzisiaj z Częstochowy jechali prawie 5 godzin w nocy do Państwa, bośmy wczoraj mieli przedstawienie w Częstochowie, prawda, więc tylko zależy, jaki środek lokomocji wybieramy. A jeszcze chciałem powiedzieć, bo to żeście mi Państwo za bardzo nie zazdrościli, że ja taki strasznie bogaty jestem i tylko tak latam tym samolotami. Właśnie to chciałem też zapytać. Ja mam naprawdę takie umiejętności, że ja potrafię i wiem kiedy, bo to są takie różne mechanizmy, że można polecieć samolotem naprawdę za, no już może ten, kiedy najtańszy bilet lotniczy miałem z Warszawy do Portugalii, do Lizbony z moim synem i we dwóch, w obie strony nas kosztował, no zgadnijcie Państwo, mogę powiedzieć 20, ale czego? Złotych. Nie, 20 groszy. To jeszcze był bilet z przesiadką, bo jeszcze wtedy nie było bezpośrednich lotów z Warszawy Lizbona, tylko lecieliśmy z Warszawy do Glasgow i kosztował bilet 1 grosz, a z Glasgow do Lizbony, czyli ze Szkocji do Lizbony, kosztował 1 centym, czyli 1/100 euro, czyli tam około 4 groszy, czyli 5 groszy i 5 groszy to 10 groszy, a dwóch nas było, bo byłem z synem. To była loteria, tak, ale to jest właśnie, to są właśnie takie, to jest taka opowieść o tym, jak przedziwne i czasami akurat fantastyczne są współczesne, obecne czasy. No ale pan jeszcze filma gra, więc też... Tak, ale filmy to można, wie pani, jak tam powiem, no też. Tutaj pani widzę, że ogląda Klan, ale to... Czasami się jedzie na cały dzień, się nagrywa sceny do kilku odcinków, bo jest tam po jednej scenie, prawda? I także to, a poza tym no też... Prawda, mamy swoich agentów, więc też agenci jakby ustalają, jak ja mówię, że tutaj 2 dni nie mam, nie, bo jestem w Lizbonie, no to jak tak bardzo się uprę, no to rzeczywiście mi odpuszczą, no a potem oczywiście wracam i z dużą chęcią pracuję i nadrabiam to i zarabiam 20 groszy na następny bilet. A powiedzmy, byłeś w tych 150 miejscach, no bo pewnie wielokrotnie niektóre kraje odwiedzałeś, więc nie powiem, że w 150 krajach, ale w 150 miejscach. A jest takie miejsce, które byś chciał zobaczyć, a w którym nie byłeś jeszcze? Tak, jest. Znaczy, mnie jeszcze trochę brakuje Alaski. Na Antarktydzie byłem nawet, ale Alaski mi brakuje i trochę krajów afrykańskich, bo nie do wszystkich krajów afrykańskich się łatwo dojeżdża. A poza tym powiem szczerze, że ja też, no, chociaż dużo podróżuję, ale lubię też podróżować no, w miarę bezpiecznie. Niektóre kraje afrykańskie są dosyć niebezpieczne i nawet nie ze względu na jakieś tam chuligaństwo, tylko ze względu na zdrowie, na AIDS, na jakieś różne historie i to, powiem szczerze, że nie bardzo bym chciał, żeby mi się coś
coś takiego. Była taka właśnie wyprawa, która no, już właśnie na lata gdzieś tam w twojej pamięci zostanie, nie wiem, dlatego, że była niebezpieczna albo tak niezwykła. Nie, no, znaczy ja myślę, że... Ja wiem, że to trudno. Podróżowanie właśnie do siebie, że właśnie każda następna podróż, prawda, bo się nie uda się poznać całego świata. Ale jakieś niezwykłe zdarzenia. Tak, ale parę takich miejsc mam, to znaczy, jeżeli chodzi o Europę, to moim takim krajem, z którym zresztą jestem związany, bo ja mam dwa śluby kościelne, to mało kto z Państwa pewnie wie, ale moja pierwsza małżonka była Włoszką, niestety mi zmarła lat temu 14 na bardzo, bardzo poważną chorobę. Ale ja mieszkałem przez prawie 10 lat we Włoszech i rzeczywiście ten kraj znam. Masz obywatelstwo włoskie, tak? Obywatelstwo włoskie, mój syn też. I mieszkałem tam bardzo długo, no a Włochy naprawdę są krajem niezwykle pięknym i właściwie tam chyba się też zaczęła moja miłość do podróżowania, bo jak człowiek podróżuje, prawda, po tak pięknym kraju jak Włochy, które ma, prawda, trzy morza i ma i Alpy, i wyspy, i Toskanię, prawda, i piękne miasta, i Rzym, i Neapol, i właściwie wszystko. To jest taki kraj, który ma wszystko, nie mówiąc również o, architekturze, o sztuce, którą ma, no, wspaniałą, dlatego że no, w pięknym kraju też się pewnie kształcą i wychowują piękniejsi artyści, bo są wrażliwsi na sztukę. I ktoś, kto mieszkał czy mieszka, prawda, we Włoszech, to jest jakoś, myślę, szczególnie wrażliwy na piękno, a potem mi tego piękna trochę było za mało już we Włoszech, to zacząłem gdzieś dalej podróżować. Ale to jeżeli chodzi o Europę, no to takim moim, ale to z wiadomych przyczyn, prawda, też i rodzinnych, te Włochy są takim krajem dla mnie ukochanym. Drugim krajem w Europie, który bardzo lubię, to jest Portugalia, która jest krajem bardzo malutkim, ma zupełnie inną specyfikę, bo chociażby z racji tego, że jest na końcu Europy, tam się czuje jakiś spokój, nawet w stolicy, w Lizbonie właściwie, no, jakoś się tutaj czuje kameralnie, bo wszystkie stolice są zazwyczaj jakieś takie chaotyczne i ruchliwe i a tam to jest duże miasto. No ale z takich z kolei podróży najbardziej to mnie interesują teraz podróże zagraniczne, bo znaczy, przepraszam, wszystkie są zagraniczne, pozaeuropejskie, bo jakby no jeszcze większą adrenalinę się ma, jak się podróżuje do krajów o innej zupełnie kulturze, o innej obyczajowości, o innej religii. I mnie to podróżowanie to jest po prostu takie no podglądanie, a ja jestem no człowiekiem bardzo ciekawym świata i na przykład no parę lat temu miałem taką podróż, którą zaliczam do jednej z najpiękniejszych, a mianowicie to była Syberia i Mongolia. Właściwie w takiej jednej podróży akurat wyjechałem na 6 tygodni do Jukucka i tam, prawda, podróżowałem trochę po Syberii. Koleją transsyberyjską podróżowałeś? Tak, podróżowałem. Znaczy podróżowałem nie całą, bo nie miałem, bo szkoda mi było spędzić 2 tygodnie w pociągu, więc spędziłem tylko 2, jadąc z koleją transsyberyjską właśnie z Irkucka do Ulaanbaatar, czyli do Mongolii. Ale to już jakby daje zapach, ale Mongolia jest takim krajem zupełnie nieprawdopodobnym. Olbrzymim kraj, w którym mieszka tylko 4 miliony ludzi, z tego 3/4 w Ulaanbaatar, który jest brzydkie i paskudne, i potem jak się wyjeżdża, to jest tylko natura, jest step i w ogóle ci ludzie są tak nieprawdopodobni, ponieważ tam człowiek jest fabryką właściwie swojego życia. Dlatego, że jak się mieszka w stepie, właściwie wszystko trzeba sobie samemu zrobić. To jest w ogóle, ja po prostu podziwiałem tych facetów. Ale mógłbyś w takich warunkach na przykład przez jakiś czas żyć? Myślę, żebym umarł szybko, ale bo jestem niestety przyzwyczajony do cywilizacji, że wszystko jest, prawda, nie wiem, w sklepie, no tam naprawdę, no, jak chcesz mieć mleko, to musisz mieć krowę, prawda, chcesz się przeprowadzić, to musisz mieć wielbłąda, na którym jedziesz. Sklep, do sklepu się jedzie 100-200 kilometrów i to często na koniu i się jedzie tylko po mąkę i po takie rzeczy, których sam nie jesteś w stanie wyprodukować i się robi, nie, się kupuje parę worków mąki. Nie, to jest w ogóle, nie wiem, te jurty się buduje tak, że po prostu trzeba umieć, nie wiem, najpierw wyhodować zwierzę, potem je zabić, oprawić, skóry jakoś tam zrobić tak, żeby z nich można było zbudować dom, prawda? Drzewa trzeba sobie narąbać, żeby to potem oni, nie wiem, jakby przenoszą często te jurty z jednego miejsca na drugie, dlatego że jak tam te stepy są już wyjedzone przez zwierzynę, to trzeba iść dalej, albo się idzie w stronę rzeki. Trzeba taką jurtę w przeciągu jednego dnia zwinąć i rozłożyć, dlatego że tam są takie różnice temperatur, że może być plus 40 w nocy, a minus 30, przepraszam, plus 40 w dzień, a minus 30 w nocy. I to po prostu, i te jurty mają, no, to oni są genialni po prostu, bo to są jakieś, no, niby proste chałupy z jakichś pałąki, mnóstwo skór, ale te skóry chronią przed upałem w dzień i
zapewniają ciepło w nocy, a temperatury mogą być naprawdę 50-70 stopni. To jest coś niewiarygodnego. No a poza tym ci faceci, nawet dzieci, chłopcy tacy 8-10-letni jeżdżą tak na koniach po prostu. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. To jest taki kraj, a jednocześnie są niezwykle życzliwi, ponieważ te warunki klimatyczne są tak ciężkie, że jakby największym takim błogosławieństwem jest gość, bo gościa trzeba przyjąć, prawda, bo wtedy by ich spotkało jakieś nieszczęście, tak mówią, a gościa trzeba przyjąć, bo jak jest, nie wiem, przyjdzie takie sirokko i prawda, nagle, nie wiem, w przeciągu 3 minut jest po prostu, no, tony piasku w oczach i wszędzie, no to trzeba się chronić do takich jurt i no długo mógłby opowiadać. Ale Tadeusz, bardzo długo by mógł opowiadać. Zresztą wiem, że często takie spotkania również są organizowane. Ale jeżeli Państwo na przykład są zainteresowani tymi przygodami Tadeusza spisanymi w jego książkach, bo ukazały się 3 albo 4. 3, tak. Bo czwarta to ogłoszę. Tak. Ja teraz napisałem o Grecji, bo jeszcze jest trakcie wydawania i w ogóle w domu to pisałem książki. To polecamy, można je kupić w księgarni albo wypożyczyć, nie wiem, w bibliotece. Teraz napisałem o Grecji, bardzo fajną książkę. Włochy, wróćmy jeszcze na chwilę do tego kraju twojego, można by powiedzieć drugiego po Polsce, albo równorzędnego. Jesteś obywatelem włoskim również, Włoch, i znasz doskonale chyba język włoski, ale wiem, że znasz też jeszcze parę innych języków dobrze albo bardzo dobrze. Tak, różne źródła mówią różnie, niektóre mówią 14 języków, może inaczej, w 14 się potrafisz dogadać. A opieprzyć w każdym potrafię, nawet po chińsku. A dobrze dogadać, no to w 8, 9, chyba że dalej się uczysz jeszcze. Ja uwielbiam się uczyć języków. Ale jak można opanować 14 języków? No. Znaczy trzeba mieć pamięć dobrą, ale jak się też podróżuje, to też się ma więcej możliwości. Z językiem to jest jak to ja mówię, jak z pociągiem, prawda? Że pociąg najpierw stoi, potem powoli się rusza, prawda? I zresztą to jest też podobne jak ze sztuką. Myśmy na przykład, no tę sztukę, którą Państwo widzieliście, czy będziecie ją oglądać dzisiaj, mieli premierę przed rokiem i właściwie zagraliśmy 3 razy, bo nas zamknęła jakby pandemia, właściwie nie zdążyliśmy się rozegrać, prawda? Potem mieliśmy jakieś tam 2 miesiące temu przedstawienia, wiesz, no i teraz właściwie zaczynamy dopiero eksploatację tego przedstawienia, ale się też czujemy, że ono się dopiero jak gdyby ono nam wchodzi w ciało, prawda? I tak samo jest z językiem, prawda? Że no, na początku no, jest ciężko, ale jak się zaczyna mówić, jak się zna parę słów, potem nie wiem, się spotka kogoś fajnego, a jak się już człowiek zakocha, tak jak ja w mojej pierwszej żonie, to się włoskiego tak nauczy. No, tak. Nie wiem kiedy, bo mnie się nie dostał, jak mnie mówił. No to jak, to jak się możesz, w jakich językach mówisz? Włoski? Ja mówię po włosku, po francusku, po niemiecku, po angielsku, po portugalsku, trochę po grecku, po rosyjsku, nie najgorzej, po niemiecku. To już było? To są takie podstawowe. Zresztą aktor też gra, często gra równolegle kilka sztuk i każda sztuka to jest jakby inny język. Tak. Chociaż jest przedziwne, bo mówi się, że rzeczywiście my jako aktorzy mamy pamięć, no bo jakby pracujemy na tej pamięci. I wielką tragedią jest dla aktora, jeżeli traci pamięć, co się zdarza. Na przykład no, miesiąc temu nawet byłem, bo to był mój cudowny sąsiad i wielki aktor Wiesław Gołas, który wszyscy Państwo poznacie, poznaliście, prawda? I to był wielki aktor, cudowny człowiek, ale niestety ostatnich 20 lat nie uprawiał zawodu, bo tracił pamięć po prostu. Nawet ostatnie lata, jak jeszcze śpiewał w Polsce Idziemy, drodzy panowie, to zawsze stawał z Wojtkiem Młynarskim i razem śpiewali, żeby ten, bo... I to jest straszne dla aktora, stracić pamięć, a i takie rzeczy się zdarzają. Zdarzało ci się przemycać tekst z jednej sztuki do drugiej? Jakieś kwestie? Nie, raczej nie, bo to jest tak, wiesz, to jest tak jak wiesz, jak matki nie pomylą dzieci, prawda? Wiedzą, że ten jest Franek, a ten jest Kazik, nawet jak są podobni, albo nawet jak są jednojajowi, to poznają. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że jakby my oczywiście no, używamy, mamy jakby pamięć jakoś tam wyrobioną. Czasami no pani, cały czas będę tutaj do pani jako wielbicielki klanu, ja czasami jadę na zdjęcia i mam jednego dnia 14 scen. To jest naprawdę no, czasami 10 stron tekstu, które trzeba z dnia na dzień jakby wrzucić, no bo potem jest ekipa, jest nie wiem tyle osób jak tutaj państwa, no i to nie można stękać, prawda, tylko trzeba, bo jeszcze są inne różne rzeczy, sytuacje, rekwizyty, prawda, trzeba się ubrać, umalować jeszcze i jakby to
to zagrać, czyli trzeba być w domu jak gdyby przygotowanym. No, chyba, że tak jak Tord Pyrkosz też świętej pamięci, który wszędzie miał karteczki i przy nagrywaniu scen do... No tak, ale to też no, nie wszędzie, to czasami, no ja wiem, ale to wie pan. Znasz ochoty i czasu się nauczyć. Janek, Jan, żyjący Jan Nowicki, wielki aktor, kiedy grał w takim przedstawieniu Nasze miasto, w takiej amerykańskiej sztuce, i był takim narratorem, miał mnóstwo monologów i też po prostu no, postanowił, że się nie będzie uczył, bo tyle tych monologów, a ponieważ je miał w różnych sytuacjach i na przykład miał jakiś taki monolog, miał taki monolog, że siedział przy stole, jadł obiad i mówił sobie, no i sobie wkleił kartkę w talerz, prawda, w zupę, no ale jakiś złośliwy kolega przyszedł i nalał mu pomidorowe i niestety się okazało, że nie powiedział nic, no. Także koledzy są złośliwi czasami, no. Pamiętasz jeszcze pan Kracego? Tak. To jest to w ogóle Państwo pamiętacie, co to? Państwo pamiętają, był wspaniały aktor, pan Kęstowicz, Zygmunt Kęstowicz, który chyba z 20 lat robił. Ale ty potem a ja potem z psem. Tak, ponieważ pan Zygmunt się tak poważnie rozchorował, a program miał no, dużą popularność i ja przez 2 lata prowadziłem jako taki młody pan, a potem wyjechałem na studia do Anglii, proszę, i Barcisz jeszcze rok to potem prowadził. Tak, i potem tak. Już pieska uśpili, tak. To bardzo było zresztą... I piosenka taka łapy, cztery łapy. Moja żona obecna, która jest 15 lat ode mnie młodsza, to mówi, że ona się wychowała na właśnie łapy, cztery łapy. No i to ja zapytałem. Bawiłem swoją żonę przez telewizję. Ja zapytałem, bo ja po prostu uwielbiałem oglądać. Nie, to w ogóle to był bardzo dobry program. Czy właśnie to nie była Dobranocka, bo to było dobrze. Nie, to było 17. Ekranie z bratkiem, czy tam jakimś innym. No, jako zupełnie odrębna historia. No to też się kojarzy się, prawda, też aktorów z takim... Ja myślę, że mnie to tam mało, no bo ja byłem krótko, ale... Nie, ale to, co było fantastyczne, to że to był program na żywo, proszę Państwa. No tak, no właśnie. My aktorzy już w tej chwili w telewizji nie gramy. No teraz byłem, co prawda, na festiwalu w Opolu śpiewałem, słuchajcie, na żywo. I to są takie emocje, słuchaj, bo to śpiewasz z orkiestrą, idzie wszystko na żywo. Jak się wypieprzysz, to no, trzeba się ukłonić, albo lepiej nie kłaniać i zjeżdżać. Ale już teraz będzie miał premierę swojego recitalu. Tak, za 3 dni mam premierę mojego recitalu. Bardzo bym chciał być coś przebojem, bo był tak piękny piosenka, z takim fajnym zespołem. Jeszcze tańczy ze mną taka Jania Laris, która tańczy w Tańcu z Gwiazdami, także naprawdę to nie jest tylko, że wychodzę śpiewam piosenki, tylko taki naprawdę duży show. Bardzo jestem trochę wystraszony, no bo ja jednak jestem aktorem mówiącym głównie, a nie śpiewającym, ale ponieważ śpiewałem i troszkę mam tego głosu, no to postanowiłem, jak już mam swój teatr, to kto? Realizować po prostu swoje marzenia. I co bilety się nie sprzedają, bo nikt jeszcze o nas nie wie, ale nie dlatego, że nie fajnie. Ale nie, ja bym tak nie mówił bardzo. Jak wchodzę na stronę czy na YouTube'a, to już bardzo scena wiele się mówi o tej, czy piszą ludzie o swojej scenie. Tak. Nie, także fantastyczne mieć swoje miejsce, gdzie można produkować. Zresztą my też tutaj zareklamujemy bardzo przez tę właśnie naszą rozmowę i transmisję potem w naszych mediach. Tutaj Scena 11, informacje scena11.pl. Także tam są, mamy w najbliższych chyba 6 tygodniach 4 swoje premiery. Tadeuszu, już jesteśmy zaprzyjaźnieni z waszą sceną 11. Bardzo, no. Ja już niedługo się wybieram do Warszawy, to odwiedzam się w pierwszej kolejności. Na razie drodzy Państwo, ponieważ za chwilę będziemy musieli skończyć rozmowę, bo Tadeusz musi chwilę odpocząć, coś może przekąsić. Jakieś pytanko, jedno, dwa od Państwa. Był pan w Wenecji? Bardzo wiele razy Wenecję. Kocham Wenecję. Ja w ogóle, wie pani, Włochy to jest taki kraj, że ja jak podróżuję po Włoszech, to zawsze się czuję jak Casanova, bo Casanova mówi się, że się zakuchiwał w jednej kobiecie, potem rzucał, bo już widział drugą, że tamtej nie pamiętam. I Włochy są tak, jak no, taką największą miłością no, właśnie była dla mnie Wenecja, dlatego że no, zobaczyć miasto zbudowane na lagunie, prawda, nie wiem, gdzie nie ma samochodów, gdzie płynie się, prawda. Jeden samochód ja tam widziałem. No ale to gdzieś na obrzeżach bardzo, tak. Ale właśnie, prawda, no nie, no w ogóle to jest coś niebywałego. Na przykład kiedyś jak już byłem po raz któryś w Wenecji, to na przykład zadałem sobie takie zadanie, żeby patrzeć, czy w tych dziesiątkach tysięcy turystów można rozpoznać, kto jest turystą, a kto jest Wenecjaninem. I to jest w ogóle, słuchajcie, niebywałe. Na przykład zwierzęta. No wszyscy kochają jakoś tam zwierzęta.
Ale ponieważ Wenecjanie no, słyną z tego, że są dosyć zamożni, bo te miliony turystów, które tam przyjeżdżają, no to no, ktokolwiek, gdziekolwiek pracuje, czy w pizzerii, czy w hotelu, czy w sklepie, prawda, czy w jakimś tam, czy na jakichś tam gondolach, no to raczej zarabia dużo pieniędzy, no bo gdzie jest dużo ludzi, no to tam się też dobrze zarabia. Więc oni słyną z tego, że są bogaci, zresztą byli od wielu wieków bogaci, bo to było też miasto kupieckie i dlatego ono jest tak piękne, bo tam jeden, prawda, kupiec czy bogacz chciał pokazać drugiemu, że ja wybuduję piękniejszą kamienicę, czy piękniejszy kościół, czy piękniejszą galerię i tam jak się płynie, prawda, tym kanałem Grande, no to po prostu oczy wariują, no bo każdy budynek jest inny. Ale na przykład właśnie zwróciłem uwagę na to, że na przykład w Wenecji, jeżeli ktoś ma zwierzątko, no to nie jest takie zwierzątko jak u mnie w domu, że mam psa, kundelka, felka, którego kocham, gdzieś tam przygarnąłem. Tylko tam, jak już jest ktoś bogaty, no to mówię wam, że widziałem kiedyś na takim bulwarze w Wenecji, że z szłapami, w takim białym futrze, no, po prostu tak no, woalowała, że się tak wyrażę, i miała pudlice mojego wzrostu, słuchajcie, 1,70 m. Były chyba chodzą obie do tego samego fryzjera, bo były po prostu jak bliźniaczki, bo tak była futrze. Ja mówię, wchodzę do baru, nagle patrzę, facet przynosi buldoga w golfie normalnie, takim czarnym, sadza go na tym, a jakieś panie przynoszą jakieś pudelki i te pudelki, bo to są fanienki, suczki, to mają, nie wiem, takie kaftaniki, mają torebeczkę, no, no, do zwariowania oczywiście, ale tam po prostu pies, zwierzę służy do upiększania swojego właściciela i pokazania, że on, prawda, tam są pieski tylko rasowe, tam kundla, to z kundlem to by się ktoś pewnie krępował wyjść, no. Także to są takie, no, bardzo specyficzne, no, zwyczaje tego miasta, no. To jeszcze jedno pytanko. A jeszcze a propos klanu, czy pan zamierza długo jeszcze grać w tym klanie? I pani, ja dopiero niedawno zacząłem. No, no właśnie, ale nie. No, bo jakieś 32 lata. To była taka przerwa. Mnie w klanie? Tak. Nie. W ogóle nie. Nie. Teraz oglądasz. Jak latam samolotem, słuchajcie. Teraz. A jakie protesty? Czyli, że pan dopiero teraz zaczął. Ale mi bardzo dużo piszą i to jeszcze Amanda ze mnie zrobili. Zawsze myślałem, zawsze świętej pamięci Aleksandra Śląska, która mnie uczyła, to mówiła, Tadzia, ty masz taką urodę, no jesteś taki konus, no malutki jesteś, to ty będziesz zawsze grał albo krasnoludki, albo elfa, albo węgiel kamienny, ale zobaczysz, że jak na stare lata, zobaczysz, że ci się będą trafiały dobre role. Ja myślałem, że ją zabiję wtedy. Młodemu aktorowi, że ma 30 lat teraz przesiedzieć, to jest straszne, no. Ale niestety miała trochę prawdy. Teraz mi się różni moi koledzy, którzy całe życie grali amantów, teraz są nieatrakcyjni, a ja jestem taki krudupel amantów. Mówię się na tym. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze spotkanie. Chcę powiedzieć, że w poniedziałek na tym fotelu Tadeuszu zasiądzie Kasia Zielińska, od której przekazuję pozdrowienia, żebym nie zapomniał, bo prosiła, godzinę temu rozmawiałem z nią, więc pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, więc w poniedziałek o 17 zapraszam Państwa. Tak jest, nasz produkt. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. To ja Państwu dziękuję, zapraszam na przedstawienie. Idziemy na spanie. No, nie mogę tak nie leczyć.
Zapisane, proszę. Daria Krakowska. Daria. Pseudonim artystyczny Gizela. O, Gizela, to jest piękne imię. A dziękuję. A może panią właśnie łączy jakieś pokrewieństwo ze świętą Gizelą węgierską? Boże! Dlaczego pan pyta? Może cię wpuści bez kolejki? No nie, no i tu kładyka mam. Nie, nie, ja nie mam żadnych powiązań z żadną świętą. Mój ojciec był komunistą. Jeszcze PESEL! Proszę mówić śmiało. Sama napiszę. Korzystacie z naszych ziemskich udogodnień. No, proszę pani, PESEL to my wymyśliliśmy. Teraz druga pani z pieskiem na Wesołoska. Teraz ty, Lagusta! Nie nazywam się Lagusta. Lagusta? A to jest idiotyczne imię. Kusi, to jest jej pseudonim. Ona ma taki numer z owocami morza. Nie nazywam się Lagusta, no. Ale brzmi jak nazwa jakiejś choroby egzotycznej. No nie, to za hamno i to ma być niebo, cholera by to wzięła. Proszę nie przeklinać, nie przeklinać. A w ogóle kto powiedział, że to jest niebo? Kto powiedział, że to jest niebo? Proszę pani, jesteście dopiero w sektorze 22. Moim zdaniem my jesteśmy w psychiatryku. On się nie zachowuje całkiem normalnie, no. Proszę uważać, co się tam mówi pani Langusto. Teresa mam na imię. Teresa. I jestem aktorką.